Katowicach powstał kolejny ogród społeczny. Jest to inicjatywa polegająca na wprowadzaniu zieleni w przestrzeń miejską oraz integracji lokalnej społeczności. Miasto Katowice dostało nagrodę Transformative Action Award 2020 za działania właśnie społeczne, za prowadzenie kata obywatela. No i tutaj pani koordynator Wioletta Niedziałek-Żądło miała pomysł na jakieś działanie zielone. No i przy okazji, gdzie robimy z inicjatywy lokalnej dużo większy ogród, dużo większe przedsięwzięcie na Witosa osiedlu. Od słowa do słowa i faktycznie pojawił się temat zrobienia w kilku miejscach, dokładnie 4 ogródków, 4 różnych lokalizacjach w drodze konkursu, razem z podręcznikiem, żeby potem mieszkańcy mogli sobie to rozwijać, powielać na swoich własnych podwórkach. Ogródki są zlokalizowane w 4 dzielnicach. Zaczęliśmy na Bogucicach. Robiliśmy na Zawodziu ogródek, dzisiaj jesteśmy na Koszucce i w przyszłym tygodniu robimy na Załężu. Ogrody społeczne tworzone są przez mieszkańców poszczególnych dzielnic, gdzie powstają takie obiekty. Jednak Fundacja Miasto Ogród aktywnie wspiera lokalną społeczność w realizacji tych projektów. Pomagamy budować, raz, że dostarczamy te materiały wszystkie tutaj na miejsce. Dzielimy się wiedzą, co jak rośnie, jak sadzić. Opowiadam właśnie o roślinach, jak one rosną, co z nich będzie. Też nastawienie nasze jest takie, żeby te rośliny były z pożytkiem dla ludzi i gdzieś dla zwierząt. Rząd, czyli są rośliny miododajne dla owadów zapylających i są zioła, są jakieś pojedyncze warzywka też, żeby można było sobie z tego na co dzień korzystać, mieszkając w okolicy. To jest takie międzypokoleniowe i też jest to ciekawe, że przychodzą osoby, które się nie znają też często z osiedla, ktoś nowy dochodzi, a coś się dzieje, bo widzi, że prace trwają. Albo sami gdzieś wniosek zgłaszali, a mieli wspólnych znajomych, a sami między sobą dopiero się przedstawiają pierwszy raz, kto jak się nazywa. No i faktycznie dochodzi do tego, czym jest całe sedno jakby tych ogródków, czyli do nawiązywania nowych relacji sąsiedzkich, międzypokoleniowych i faktycznie budowania tych więzi. No, bardzo ciekawe też sytuacje wychodziły podczas takich na przykład sadzenia, przykład Bogucic, gdzie starsza pani, taka seniorka, wyszła na balkon, zobaczyła co się dzieje i zaczęła bić brawo, mówi super, świetnie, świetnie, z daleka krzyczała, a następnego dnia dołączyła, już przyniosła swoje też jeszcze roślinki dołożyć, więc cały czas ludzie jakby dołączają, widać jest potrzeba tej zieleni takiej miejskiej. W przyszłości Fundacja Miasto Ogród planuje kontynuować zakładanie ogrodów społecznych. Jej członkowie zamierzają także dodatkowo uczyć mieszkańców Katowic, jak samodzielnie tworzyć oraz prowadzić farmy w przestrzeni miejskiej.